W rzeczy o biznesie mój kolejny gość. Pani Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pani prezes, czym zajmuje się fundacja oprócz tego, że myśli o naszej przyszłości? Tak więc celem Fundacji Pomyśl o Przyszłości jest propagowanie wiedzy o gospodarce oraz zaangażowanie wszystkich Polaków, wszystkich grup społecznych w rozwój gospodarczy naszego kraju. Fundacja została pierwotnie założona przez pana Ryszarda Florka, właściciela i prezesa firmy Fakro. No, została założona na bazie doświadczeń pana Ryszarda Florka w konkurowaniu na rynku globalnym, w tworzeniu marki globalnej. Wiemy, firma Fakro posiada aż 13 zagranicznych spółek dystrybucyjnych, 13 spółek produkcyjnych i prowadząc działalność na wielu europejskich, ale nie tylko, też pozaeuropejskich rynkach, pan szef Florek dostrzegł, że obywatele zamożnych krajów świata mają inne podejście do gospodarki, inne zaangażowanie właśnie w tematy gospodarcze niż Polacy i postanowił to zmieniać. W kolejnych latach do tej idei, do tego pomysłu przyłączyli się też inni przedsiębiorcy. Wśród nich są tacy, którzy konkurują na rynkach globalnych, bądź tutaj w Polsce konkurują z dużymi międzynarodowymi koncernami. I w ten sposób na dzień dzisiejszy fundacja posiada już ponad 20 fundatorów polskich rodzimych przedsiębiorców. Czyli te duże polskie firmy również dostrzegają te potrzeby, aby społeczeństwo edukować, żeby zwracać uwagę na to, dlaczego choćby, tak jak piszecie Państwo w raporcie, Polacy zarabiają 4 razy mniej niż mieszkańcy zachodniej Europy. No właśnie, to jest pytanie, dlaczego zarabiamy 4 razy mniej? W debacie publicznej różne argumenty można usłyszeć. Właśnie skąd się to bierze, że mimo tego, że jesteśmy w jednej Unii, jesteśmy w tej Unii już dość długo, a mimo wszystko zarabiamy mniej i Polacy wciąż myślą o wyjeździe za granicę i wciąż wielu młodych ludzi nie widzi swojego miejsca w Polsce, nie widzi swojego rozwoju w Polsce. I my właśnie pochyliliśmy się nad tym pytaniem i o tym chcemy dyskutować. Jeżeli, co ważne tutaj, co trzeba podkreślić, to pomimo tego, że właśnie w różny sposób i politycy, i inne osoby uczestniczące w debacie na tematy gospodarcze różne powody podają tych niskich zarobków, jedna zależność jest taka pewna, że w tych krajach, gdzie PKB na osobę jest wysokie, w tych krajach też zarobki są wyższe. Czyli bez względu na to, co myślimy, co mówimy, musimy mieć świadomość, że w Polsce wtedy będziemy więcej zarabiać, jeżeli będziemy jako wspólnota gospodarcza, jako wspólnota ekonomiczna efektywni i będziemy dużo wytwarzać i PKB na osobę w Polsce będzie wysokie, będzie wzrastało. W raporcie zwracają Państwo również uwagę na to, że warto budować polskie czempiony międzynarodowe. Nie tylko oczywiście kupować polskie produkty, no bo to również jest napędza nie tylko sprzedaż detaliczną, ale również i pomaga polskim przedsiębiorcom, którzy dzięki temu znajdują nabywców na swoje produkty czy też usługi. No ale zwracacie również właśnie na to uwagę, co wspomniałem przed chwilą, że warto jest te polskie firmy zagraniczne, działające międzynarodowo wspierać, bo wspiera się też i nie tylko ekspansję firmy, nie tylko daje się jej zarobić, no bo dzięki internacjonalizacji firma jest w stanie osiągać większą marżę, no ale też i rozwijać się, dzięki czemu i całe społeczeństwo jest w stanie więcej na tym korzystać. Oczywiście to wynika z tej pierwszej zależności, o której mówiłam, że jeżeli w Polsce będziemy mieli większe PKB na osobę, to wtedy będziemy więcej zarabiać, będziemy tworzyli dobrobyt, będziemy bardziej zamożni. A wiadomo, że jednym ze składników właśnie produktu krajowego brutto jest wskaźnik eksportowy. Niestety, cieszymy się, że jesteśmy w Unii Europejskiej, cieszymy się, że mamy gospodarkę globalną, ale ta gospodarka rządzi się swoimi prawami. My nie możemy dzisiaj jako Polska zamknąć się gospodarczo na inne kraje. Nie możemy stworzyć sobie tutaj samotnej wyspy. Jasne jest, że my niektóre produkty musimy importować, bo ich nie mamy, bo są lepsze niż nasze, ale jeżeli chcemy tworzyć dobrobyt, żeby więcej zarabiać, to
skoro importujemy, musimy eksportować. A właśnie ten eksport zapewniają nam rodzime firmy globalne. Dlatego to jest tak bardzo ważne dla Polski, dla naszego kraju, dla każdego z nas, aby w Polsce tworzyły się bardzo silne polskie rodzime firmy, które będą zdolne do konkurowania na rynkach zagranicznych. Wspomniała Pani właśnie o konkurencji i ta konkurencja, no, takie przybiera formy nie do końca fair, nie do końca zgodne z prawem. Wiele polskich firm narzeka na to, że spotyka się z nieuczciwą konkurencją innych podmiotów, które działają w Polsce. Często są to podmioty międzynarodowe. Pamiętam rozmowę kiedyś z jednym z przedsiębiorców, który rozwija tutaj sprzedaż urządzeń elektronicznych w Polsce. I spotkał się tutaj z olbrzymim problemem, jeśli chodzi o import do Polski urządzeń, to były anteny z Chin, które do CB Radia, bo chodzi właśnie o CB Radio, były po cenach dumpingowych sprzedawane. I mimo tego, że miał wyroki sądu, miał jakby prawo po swojej stronie, nie był w stanie z tym problemem sobie poradzić. To jeden z przykładów. Państwo zapewne macie wiele innych również takich przykładów nieuczciwej konkurencji. Tak, prawdą jest, że naszym polskim rodzimym firmom bardzo trudno jest konkurować, zwłaszcza też na tych rynkach zamożnych, na rynkach Europy Zachodniej. To jest, dzieje się tak z kilku powodów. No oczywiście mamy ten wątek historyczny. Wątek związany z tym, że nasze polskie firmy tworzyły się dopiero po okresie transformacji. Mają dzisiaj 25-30 lat działalności rynkowej i są zmuszone do konkurowania z firmami, które mają 50, 100, czasami nawet 200 lat, które są od nich kilkadziesiąt razy większe, które od nich mają kilka razy większy kapitał, dużo większe znaczenie kapitałowe, ale również dużo bardziej rozpoznawalną markę na rynkach zagranicznych i do tego jeszcze często nadużywają prawa, czy stosują nieuczciwe gry rynkowe po to, aby nie dopuścić do rozwoju polskich firm. I takich przykładów mamy bardzo dużo i tym też w fundacji się zajmujemy właśnie z uwagi na to, że jest to bardzo kluczowy czynnik, jak chodzi o rozwój gospodarczy naszego kraju. Czy te nieuczciwe praktyki, o których Pani mówi, które Państwo macie zdokumentowane, znajdują jakieś zainteresowanie po stronie decydentów? Obecny premier przez 2 lata ostatnio był wicepremierem odpowiedzialnym za rozwój. Czy tutaj dostrzegaliście Państwo zainteresowanie strony rządowej, żeby pomóc polskiemu biznesowi, bo co i rusz słyszymy, że polski rząd chce pomagać polskim przedsiębiorcom? Temat oczywiście przekazywaliśmy panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i oczywiście pan premier zna temat, rozumie też temat, z racji też swoich doświadczeń biznesowych ten temat jest mu oczywiście bliski i znany. Natomiast jeżeli jeszcze mówimy o decydentach, to chciałam państwa zachęcić do zapoznania się z raportem fundacji, raportem opracowanym na zlecenie fundacji pod tytułem Nieuczciwa konkurencja czy Komisja Europejska sprzyja niektórym państwom, niektórym krajom. Bo tak naprawdę z chwilą, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, ochroną konkurencji na rynkach europejskich, na szeroko pojętym rynku unijnym, zajmuje się Komisja Europejska i powołana w jej ramach Komisja do spraw konkurencji. I właśnie w tym raporcie opracowanym na zlecenie fundacji, jego autorzy wyraźnie na podstawie analizy danych, na podstawie spraw, którymi komisja się zajmowała od roku 2004, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej, analizując sposób, w jaki komisja się zajmowała sprawami, wyroki, jakie podejmowała, wyraźnie wskazują, że Komisja Europejska sprzyja zamożnym krajom Europy Zachodniej. Ta komisja właśnie zajmująca się prawem konkurencji. Czyli autorzy wykazali, że Komisja do spraw konkurencji zajmuje się, gdyby można powiedzieć, dwoma takimi działaniami. Pierwsze to jest wymierzone przeciwko państwom. Na przykład jeżeli państwa stosują pomoc publiczną, to może być przedmiotem rozważań Dyrekcji do spraw konkurencji. I zajmują się też przypadkami naruszenia prawa konkurencji przez poszczególne firmy. I w obu tych przypadkach autorzy wykazali, że Komisja Europejska jest bardziej skłonna podpisywać ugody z krajami czy też podmiotami ze starych członków Unii, w cudzysłowie mówiąc, częściej jest skłonna nakładać kary
na podmioty bądź kraje, te nowe kraje członkowskie. Jakie jeszcze działania Państwo jako fundacja planujecie podejmować? Jesteśmy już na końcu roku 17, w roku przyszłym 2018. Jakie cele sobie stawiacie na przyszły rok? Cały czas staramy się promować takie podejście zaangażowania całego społeczeństwa w rozwój gospodarczy naszego kraju, czyli to budowanie takiego kapitału społecznego, takiej chęci współpracy wszystkich grup społecznych w rozwój gospodarczy naszego kraju. I tutaj uczestniczymy w wielu różnych konferencjach, tworzymy publikacje, spotykamy się z młodzieżą, z dziećmi, też z dorosłymi. Wszystko po to, żeby tworzyć jak gdyby nową kulturę, nowe podejście do gospodarki. Nie, że ona jest gdzieś tam daleko i nie mam na nią wpływu, tylko żeby wykazać, że tak naprawdę ja, będąc pracownikiem, będąc konsumentem, wydając swoje zarobione pieniądze, będąc wyborcą, mam realny wpływ na to, co się będzie działo w gospodarce, mam realny wpływ na swój własny dobrobyt, na zamożność, na zasobność mojego portfela. To jest nasze główne działanie i tutaj to, o czym wspominaliśmy, też skupiamy się bardzo na tych aspektach związanych z prawem konkurencji. Tu też pochwalę się, że też byliśmy organizacją, która opiniowała implementowanie ustawy o dochodzeniu odszkodowań z tytułu naruszeń w prawie konkurencji. Zostaliśmy dopuszczeni przez Ministerstwo Sprawiedliwości do grona podmiotów opiniujących tą ustawę i wiele rozwiązań zaproponowanych przez fundację, czyli też przez polskich przedsiębiorców, zostało w tej implementacji wprowadzonych. Także tu też na tym polu mamy pewne sukcesy i chcielibyśmy to kontynuować. Na jakiej stronie internetowej jest dostępny raport o konkurencyjności, o którym Pani wspominała? To jest na stronie internetowej fundacji www.pomyśloprzyszłości.pl. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bożena Damasiewicz, prezes Fundacji Pomyśl o Przyszłości, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A za chwileczkę kolejny gość w naszym programie.